Gość na 96 FM. Dzień dobry, Mateusz Kasperczyk. Witam serdecznie. Przed nami kolejna rozmowa w ramach naszego stałego cyklu punktu Gość na 96 FM. A dzisiaj w studiu gościmy Roberta Czachowskiego, dyrektora Lubuskiego Teatru. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z nami jest również Kamil Derda, Lubuski Teatr, koordynator korowodu winobraniowego. I właśnie, szanowni panowie, o korowodzie będziemy rozmawiać, ponieważ winobranie tuż, tuż. W tym tygodniu poznaliśmy ten line-up muzyczny. No i też chcielibyśmy trochę poznać tych takich tajemnic, smaczków, jeśli chodzi o korowód winobraniowy. Panie dyrektorze, co przygotowuje Lubuski Teatr, jeśli chodzi o właśnie winobranie? Poprawiam włosy i już ruszamy. Korowód w tym roku, dosyć późno się dowiedzieliśmy, że realizujemy nasz korowód, ale ucieszyliśmy się bardzo, bo doświadczenie mamy duże. Mnóstwo artystów pyta, czy w tym roku też będzie korowód. Ja mówię, no nie wyobrażam sobie, że nie będzie święta miasta. Ludzie się zmieniają, prezydenci się zmieniają, dyrektorzy się zmieniają, prezesi się zmieniają, a życie toczy się dalej. W tym roku uznaliśmy, że hasłem przewodnim korowodu będzie fantazja, zabawa, radość i niczym nieskrępowane poczucie humoru. Im bardziej kolorowo i radośnie, tym lepiej, po to, żeby przypomnieć, że esencją święta miasta i esencją korowodu jest radość, jest zabawa. Nie interesują nas wtedy układy polityczne, nie interesują nas problemy rodzinne, domowe czy zdrowotne. Przez te 5 minut mamy nasze święto. Cieszmy się, że żyjemy, że się uśmiechamy, że żony nas kochają, że córki nas kochają. Pójdźmy, dzieci, chodźmy do teatru, czytajmy książki. Po to jest to 5 minut, żeby dać sobie chwilkę odsapki, żeby się zrelaksować, a nie tylko ciągle myśleć o problemach. Problemy nas dogonią, a korowód jest raz w roku. I też nie bądźmy takimi malkontentami, a znowu glinoludy, a znowu ktoś tam. Kochani, my nie mamy miliardów, żeby zapraszać artystów z Japonii, z Korei. Nie ma problemu. Jeżeli dostaniemy 500 000 na korowód, obiecuję, że będą artyści z całego świata. Zobaczycie takich artystów, że po prostu oczy wyjdą z orbit. My to robimy na miarę naszych możliwości. Pomysłów to my mamy milion, ale milionów to my mamy mało. Więc kroimy na to, na co możemy. I robimy taki nasz polski karnawał na nasze możliwości. Ale jakżeż piękny. Uśmiechnięte dzieci. Szkoły tańca. Zaraz dojdzie do głosu Kamil. Prosił, żebym zajął jak najwięcej. Dziękuję. Bo jest bardzo skrępowany, bo z głównym panem redaktorem dzisiaj rozmawiasz. Ale Kamil, rozluźnij się. To jest święto miasta. Możesz. Mogę, dziękuję. Dzieci uśmiechnięte, artyści z całej Polski, szczudlarze, Bachus, poprzebierani winiarze, feria barw i radości. Przecież to jest piękne. Przypomnę, ten korowód to jest korowód, proszę państwa, który ma największą ilość uczestników spośród wszystkich korowodów w Polsce. To jest jeden z największych korowodów w Europie. Bardzo trudno jest go zorganizować, ale jest przepiękny. Przyjeżdżają ludzie. My Polacy mamy taką tendencję, to nasze, to tam, o ci Amerykanie to są we wszystko najlepsi. Amerykanie, jak oglądają ci przysłowiowi Amerykanie nasz korowód i nasze święto miasta, to im szczena opada i mówi, chcielibyśmy u nas Ameryka taki korowód, kto tu robi? Lubuski Teatr, przenosimy do Nowego Jorku. Na razie jeszcze nie podpisaliśmy umowy, więc robimy to w Polsce. To jest piękne święto. Cieszmy się, że mamy tak cudowny korowód, że mamy tak cudowne święto, że przez cały tydzień przyjeżdżają do nas ludzie z Europy, ze świata, kosztują nasze wina, mówią, są rewelacyjne, szczególnie te białe. Jak poczują atmosferę naszego cudownego, pięknego miasta, to bez względu na podziały polityczne mówią, w Polsce jest super. Doceńmy to, cieszmy się, nie bądźmy tymi malkontentami w kółko. Ludzie, ja mam już 100 lat, a ciągle cieszę się, że tego małego chłopca w sobie pielęgnuję. Czego i tobie, Kamilu i Mateuszu, życzę. Do Kamila teraz przechodzimy, bo zaraz jeszcze przejdziemy sobie na antenę kablówki i Facebooka.
Kamil, jak się zgłaszać do korowodu? Bo myślę, że to jest bardzo istotne. Zawsze jest tak, że tych formacji bardzo dużo idzie w korowodzie. I teraz co trzeba zrobić, żeby właśnie w ten korowód winobraniowy wejść? To szkoła tańca, czy powiedzmy inna jakaś zielonogórska firma, instytucja? Jak to wygląda? Jeżeli ktoś chce wziąć udział w korowodzie, najlepiej będzie skontaktować się ze mną, bądź mailowo, bądź telefonicznie, do czego serdecznie zachęcam. Muszę powiedzieć, że zajmuję się organizacją korowodu trzeci rok z rzędu. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Podwyżek nie będzie, także nie kać, nie kać. Właśnie jestem nieco mniej szczęśliwy, ale wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Zgłoszeń mam już bardzo wiele grup tanecznych, przedsiębiorców odezwało się do mnie. Jesteśmy na zaawansowanym stadium zbierania zgłoszeń. Myślę, że nawet dalej już niż w latach poprzednich w tym czasie. A kiedy listę zamykacie? Także już definitywnie koniec w ogóle, bo te formacje też później trzeba poukładać w tym korowodzie. On jest dosyć długi, przecież przechodzi przez Aleję Konstytucji, więc też wy musicie poukładać te formacje, tak żeby każdy mógł się zaprezentować. Tak naprawdę ze wszystkim czekamy, wszystko czeka na szkołę. Aż dzieci wrócą z wakacji, aż nauczyciele dogadają się z dziećmi, głównie z rodzicami i dopiero wtedy, kiedy szkoły zgłoszą się do nas, będziemy mogli ustawić całość. Myślę, że w ostatnim tydzień przed korowodem, 4 dni przed korowodem będziemy mieli wszystko dopięte. Będę do wszystkich zgłoszonych dzwonił i informował. Ale tak naprawdę takiego deadline'u ostatecznego nie ma. Jeżeli ktoś nawet dzień przed się zdecyduje, że chce wziąć udział w naszym korowodzie, to wystarczy zadzwonić do Kamila, a namiary pewnie zaraz podasz, albo będą napisane, albo sobie znajdziecie, kochani, na stronie internetowej teatru i wystarczy przyjść do teatru, dostaniecie rekwizyty, kostiumy. Jeżeli się odważycie pójść z wujkiem Bogdanem Nowakiem, to będziecie umazani piękną białą gliną. Dostaniecie białe kostiumy, także nie musicie mieć kostiumu, wystarczy mieć chęć i przyjść o godzinie 10 pod dąb. Dąb przy między hotelem Ruben a Planetarium, jedyny dąb na drodze naszego korowodu. Pod dębem będzie czekał wujek Bogdan Nowak, 2 godziny przed startem korowodu, a korowód startuje o godzinie 12 w samo południe, jak w Westernie. Będziecie pomalowani, przebrani, uśmiechnijcie się, idźcie z nami i kilkadziesiąt tysięcy ludzi was będzie oglądać, a potem będziecie sławni, będziecie na pierwszych stronach gazet, w telewizji, w radio wujka Mateusza. Także skorzystajcie z okazji. Słuchajcie, zapraszamy. My przenosimy się teraz na antenę kablówki i do internetu, a z Radiem Intex się rozstajemy teraz. Mówimy o dużym korowodzie, ale panie dyrektorze, czy będzie też ten taki mały korowód otwierający w ogóle winobranie? Bo się nauczyliśmy, że także kiedy Bachus dostaje klucze, również taki mały korowód przez miasto przechodzi. Tak, to jest już tradycja, że zawsze 7 w sobotę mamy wieczorem, zwykle w okolicach godziny 20-21, ustalamy to ostatecznie z Agatą Miedzińską, szefową Zielonogórskiego Ośrodka Kulturalnego. I przy głównej scenie zawsze klucze do bram miasta na cały tydzień przekazuje Bachusowi pan prezydent. Co rok to inaczej wygląda, więc takim małym mini korowodzikiem idziemy od teatru pod filharmonię i przy dużej scenie odbywa się ta ceremonia, a tydzień później oddajemy te klucze. Przez tydzień rządzą w mieście artyści i nieślubne dzieci Bachusa. Ale skoro przy teatrze jesteśmy, dla was to jest też taki czas, winobranie, kiedy sezon teatralny wraca, winobraniowe spotkania teatralne. Sporo gości też w tym roku pojawi się w Lubuskim Teatrze. Tak, tak. My przez cały tydzień mamy spotkania teatralne, więc bardzo znane twarze, znani aktorzy z seriali, w komediowych spektaklach, cały wysyp tych spektakli. Nie wypada mi tutaj wymieniać konkretnych, bo reszta się obrazi, więc a wszyscy są fantastyczni i wybitni. Kogo kto lubi, to sobie znajdzie na naszej stronie. Jeżeli jeszcze są bilety, zapraszamy, żeby je sobie kupić, przyjść, pośmiać się na naszych spektaklach, a
w tym roku. Dodatkowo mamy festiwal różnego typu form teatrów ulicznych na placu teatralnym, który przez całe wakacje ożywiamy, zarówno my, jak i ZOK poprzez lato mus wszelakich. Dla dzieci za darmo dzieją się różne rzeczy, spektakle, koncerty, wydarzenia, eventy, warsztaty, klaunów. Wystarczy przeczytać na naszej stronie, co można zobaczyć i przyjść. Dla nas ten plac teatralny tętni pełnią życia przez całe wakacje i ten początek września to już jest taki ostry start. Trwają też próby do kilku nowych spektakli. Dzieje się bardzo dużo. Także dla nas ten czas teraz to jest już taki okres mocnych przygotowań. Jedyna odsapka to kiedy się do pana przyjdzie i można sympatycznych parę zdań wymienić w Radio Index, a jak wrócimy tam, to już Kamil, dzwoniły szkoły, 600 osób się zgłasza, dyrektorze i za jakie stawki i tak dalej, i tak dalej. No jesteśmy już do tego przyzwyczajeni. Przeżyć 3 tygodnie. I będzie okej. A powiedz sobie, Kamil, czy często jest tak, że te same osoby się zgłaszają do korowodu, czy jednak faktycznie jest tak, że z roku na rok macie nowe twarze, nowe formacje, nowe grupy, które właśnie w korowodzie idą? Zarówno starzy wyjadacze, jak i w tym roku obserwuję, że mamy wiele nowych formacji, wiele nowych grup, także mamy stałych bywalców, ale też nowych graczy, nowych uczestników. Widobranie dokładnie 7 września startuje. Będzie mały korowód, będzie duży korowód. Jeszcze, panie dyrektorze, taka rzecz, myślę, istotna, bo my się już też nauczyliśmy tej nowej lokalizacji korowodu. Właściwie już nikt pewnie nie pamięta o tym, że korowód był na ulicy Bohaterów Westerplatte. Która lokalizacja dla was była korzystniejsza i lepsza do organizacji? Czy właśnie tutaj ulica Bohaterów Westerplatte, czy jednak właśnie teraz Aleja Konstytucji jest taka lepsza, jeśli chodzi właśnie o prezentację formacji w korowodzie? Przyznam, że wolałem starszą. Wolałem starszą, bo ulica była szeroka i płaska, co jest ogromnie istotne. Bo teraz, tu idziemy pod górkę, prawda? W korowodzie. My startujemy przy praktycznie za hotelem Ruben i idziemy w stronę palmiarni Fokusa, idziemy troszkę pod górkę i wszystkie te machiny, które nie mają napędów mechanicznych, są po prostu popychane przez obsługę techniczną i różnego rodzaju artystów, to nie jest łatwy kawałek chleba. Z górki też nie jest łatwo, bo trzeba trzymać tych artystów siedzących na Pegazach, na tych różnych pojazdach. Jedna i druga lokalizacja ma swoje plusy i minusy. Ja wolałem tę pierwszą, gdzie skręcało się w reja, za filharmonią szło się szeroką jezdnią. Było prościej i pchacze, którzy też z roku na rok mają więcej lat, mówią, panie, tamta trasa była super, a tu jest bardzo ciężko. I mówią to coraz ciszej, jakby zanikali. Więc będę rozmawiał z nowym panem prezydentem, że może zmienimy za rok lokalizację, może zmienimy też cały anturaż, a może pójdziemy nocą z ogniami, o czym już rozmawialiśmy. Może się na to odważymy, że o 12 w nocy odpalimy racę i pójdziemy takim szalonym korowodem. My artyści z tego żyjemy. Politycy nie zawsze się na to odważają. To czekamy na start Widobrani, oczywiście na korowód, a jeżeli wy chcielibyście także pójść w korowodzie, to tu jest taki sympatyczny człowiek, Kamil, pokaże teraz go kamera, o właśnie ten tutaj pan, który teraz się kłania i do niego trzeba się zgłaszać, gdybyście właśnie chcieli pójść w winobraniowym korowodzie. Panowie, pięknie dziękuję, Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru, dzięki bardzo i Kamil Derda, koordynator korowodu winobraniowego. To był gość na 96 FM. Gość na 96 FM.